Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ciro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, co my dzisiaj będziemy robić? Powiem osobiście, nie wiem. Nie wiem, miałem dosyć lekką przerwę, miałem spory zapas, byłem na PGA. Dzisiaj jest, czekajcie, środa? Środa chyba tak. Środa i dzisiaj dopiero ten odcinek też skakuje. No i kochani, byłem na PGA. I w sumie to jest pierwszy odcinek właśnie od tego zapasu, który nagrywałem. Więc będę musiał się poważnie zastanowić, co my tutaj chcemy dalej zrobić. Ile w ogóle mamy terraformacji? To jest pytanie za milion punktów. 11,8% na roślinność, okej. Biomasa sobie tam już fajnie leci. Musimy na pewno odłożyć te surowce, które teraz zdobyliśmy. Dobra, panie Tytan. Idziesz pan stąd. Żelazo aż mamy na to znów. No, krzemu w ogóle nie mieliśmy. Dobra, dwie sztuki kobaltu, magnes i iryt. Widziałem komentarz. Właśnie. Dobra, wiem już co będę chciał robić. Podobno. Podobno na wodospadzie coś jest. Podobno. I będę na pewno chciał zobaczyć, czy to jest prawda, czy to jest mit, kochani. Będę chciał na pewno to zobaczyć. Jeszcze nie urosło? 94%, kurde. Chciałem, że już urosło. Będę chciał na pewno się przejść jeszcze raz do wodospadu i zobaczyć, czy mamy tam coś możliwie dostępnego do zgarnięcia. Dobra, rozsiewacz kwiatów T2 mamy udostępnione. Tylko czy my to już robiliśmy? Chyba nie, bo tu jest nawóz potrzebny. Definitywnie nie. Nie wiem dokładnie co my robiliśmy. Czy robiliśmy rozsiewacz nasion? Tak, chyba rozsiewacz nasion. Widzę, że w sumie tutaj niedługo nam się odblokuje ul. A nie, nie odblokuje nam się ul. Nie odblokuje nam się jeszcze szybko ul. Na razie może nam się odblokuje hodowca. Nie, to też nie. Uuu, jaka to jest różnica. 35 ton. No to faktycznie. Dobra, czyli priorytet w tej chwili jest taki, że musimy zrobić dosyć sporo nawozu. Do nawozu potrzebujemy siarki, glonów i bakłażana. Bakłażan się robi. Siarki chyba nie mamy, co jest problematyczne w tej chwili. Glony, jak glony, tak? Mamy jedną siarkę, więc na pewno będziemy chcieli ogarnąć sobie jeszcze siarkę po drodze. Woda. Oczywiście woda tutaj sobie stoi i nikt jej nie zbiera. Okej, to było to. Weźmy całą wodę. I to jest rozsiewacz nasion, właśnie. Potrzebujemy rozsiewacz kwiatów. Rozsiewacz kwiatów. A więc, robimy wyprawę ponownie w tą stronę. Spróbujemy znów zbagować sobie przejście, bo nie chce mi się tego dookoła zbytnio przechodzić. Dookoła byłoby to w sumie dosyć problematyczne. Nie wiem, czy w ogóle my tutaj przejdziemy. Więc tak, plan jest właśnie taki, żeby zebrać ziemniaki. Żarcik. Czekajcie, ja tu jakoś wchodziłem, prawda? Jakoś tak dziwnie. Tędy. No właśnie. Fajne przejście. Troszeczkę zbugowane, ale jest. Z najmniejszego problemu chyba przyjdziemy. A to się okaże, że nie. Dobre. Kurde, chyba naprawdę nie przyjdziemy. Oh no! Czy ja mam save zapis zrobiony? Nie wiem. Teksturowy nurek. Jeszcze zepsuło nam się coś. Ej, dobra, no to macie dzisiaj odcinek z baga. Tam jest jeszcze lód niestopniały.
Wow, co tu się odwala? Czemu ja ten przejść nie mogę? Ja chyba naprawdę będę grę wczytywał za chwilę. Chyba tak może za chwilę być. Chyba tak może za chwilę być. To jednak nie było dobre przejście. A jednak jest. Znaczy w sumie i tak kółko zrobiliśmy, ale okej. W sumie i tak kółko zrobiliśmy, ale w sumie to dobrze. W sumie to dobrze, bo tutaj mieliśmy, pamiętam, naszą śluzę tlenową, którą sobie oczywiście wykorzystamy w tej chwili. O, właśnie, jest tutaj. Ona nam się przyda, bo tego tlenu jest już dosyć mało. Okej. Napełnijmy się troszkę. I teraz bez problemu możemy iść dalej szukać tego, czego potrzebujemy. Oczywiście było tędy. Może i nie tędy. Gdzieś tu było, tak czy inaczej. Tu jest wodospad, dobra, mamy go. Tekstury się wczytały. Nie pamiętam Niku, kto tam pisał, ale napisał, że byłem na wodospadzie i nic nie znalazłem, szkoda. Więc dla mnie jest to jasny rozkaz, że jasna wskazówka, że coś tutaj może być, że coś tu może być. I wiecie co? Ja sobie zrobię tutaj taką śluzę właśnie jak poprzednio. Żelazo i tytan. I surowców jest tu sporo, naprawdę sporo. I zastanawiam się nawet, czy by nie przenieść tu bazy. Dużo surki. Bezproblemowej. Tytan, żelazo, krzem. Tytan jest. Krzem tu też gdzieś widziałem. Był krzem. I żelazo. Może być po tej stronie. Dobra, czyli coś tu jest. Coś tu jest, tylko co? I gdzie? Co i gdzie? Mnie to tak teraz irytuje. Że coś mógłbym zostawić. Tylko co ja tu mogłem zostawić? I gdzie mogłem zostawić? Ej, ej, ej. Szkoda, że trochę jaśniejszych wskazówek nie było. Tyle, tu nic nie widać. Nic nie widać. Czekajcie, dobra, jesteśmy na skałach. Jesteśmy na skałach, teraz szukamy jakiegoś chyba wejścia, co? O, 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 to jest jakaś szpara. No to chyba nie jest żadne wejście. To ewidentnie nie jest wejście. I co ja tak na zaś jeszcze zapiszę gdzieś tu grę? Ale nie w teksturach. Gdzieś tu może być. Chyba ja się boję, że to się skończy tragicznie. Olercia. Olipcia. Coś tu może być. Jak mnie ktoś zrobił w bambuko i ja tu sobie latam tak po prostu, to się zirytuje. Ktoś dostanie kopa w tyłek, ewidentnie. Szukam. Ale nic naprawdę nie widać. Jeżeli twórcy coś tu ukryli, to naprawdę ukryli to bardzo dobrze. Nie no, tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma. Teraz zabraknie nam tlenu.
Mam nadzieję tylko, że nie ukryli tutaj nic. Naprawdę, bo to nie będzie dramat. Dramat, dramat, dramat. Chyba zrobiliśmy kółko. A jakże? Mam tlen? Mam tlen. Spoko ludzik, mamy. Lekkie haki, żeby nie było. Ej, no ale naprawdę, tu nic nie widać. Tu nic nie widać. Dobra, piętro wyżej. Piętro wyżej, zwiedzanie wodospadu, część druga. Ojejejej. Ty weź jeszcze człowieku, zrób to tak, żeby nie spać tutaj. Co nie jest łatwym zadaniem. To nie jest łatwym zadaniem. O. Coś tu jest, dobra. Kwarc pulsarowy, tylko i wyłącznie. Serio, i to było tylko po to? Cała ta wspinaczka? Jaja sobie robicie, prawda? Jaja sobie robicie ze mnie. To ja po dwie sztuki kwarcu pulsarowego wchodziłem, którym nawet jeszcze nic nie mogę zrobić. Poczekaj do wcipniśu, jak ja cię znajdę. No nie, no jaja, po prostu jaja. Dwie sztuki kwarcu pulsarowego. Żadnej skrzynki, nic. Tylko kwarc pulsarowy. Jakaś dziura? Nie. Serio, nie wiem. Przeszukałem. Wydaje mi się, że nawet dokładnie. Jeżeli tu jest naprawdę coś za tym wodospadem. Brawo, Shiro. Brawo, Shiro. Połam się, kurwa, jeszcze. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie mam jedzenia. Jest lipa. Dobra, kobaltu zbierzemy trochę jeszcze. Nie wiem, byłem na samej górze dwa razy kwarc pulsarowy, nic więcej. Nic więcej. To nie jest to, czego oczekiwałem. To potrzebne, żeby zrobić sobie stację, żebym się czuł krzem żelazo. No jeszcze chyba zaraz znów będzie deszcz meteorytów. Nie po tej stronie, co trzeba. Ajajajajaj. No serio, nie wiem, próbowałem. Nie wiem, dlaczego tutaj nic nie znalazłem. Chyba jakieś skrzynki aluminium, spoko. Ale i tak jestem zły, że nie znalazłem więcej, no. Byłem pewny, że coś tu znajdziemy. No cóż, lipa. Lipa, 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 lipa. Znaczy my byliśmy tutaj gdzieś. A to jest przejście do tego krateru. To jest przejście do krateru, okej. No dobra, w związku z tym, że mamy mało jedzenia, to się wracamy chyba. Chyba się wracamy. Kolego, jeżeli masz plany, czy plany, masz informacje, gdzie możemy cokolwiek znaleźć. Ej, tu mnie chyba nie było.
Wybyłem. Aluminium. Nie wygląda jakbym był. Definitywnie nie wygląda jakbym tu był. Wow. Tu lód występuje. Ja tu byłem. Ja tu byłem, serio. To pożywienie, no. Pożywienie non-stop nam kuleje. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Gdybym się jeszcze nie spieprzył, to by tak nie kulało. Boję się, że pójdę gdzieś, gdzie nie powinienem. Przesiarka, jest kupunek pełen. Ej, dobra, ja tu byłem. Ja tu jednak byłem. Tlenu mało, więc trzeba się schować. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To jest zupa z bobra. Skrzynia. Gdzie jest skrzynia? Tu jest skrzynia. To ma szybciorka. Trochę żelaza i może grzybnie sobie stawimy jakoś. No, to naprawdę nazbierało się tego. Jak mi potrzebujemy siarki, tak siarka się nie zbiera. Kurde, no. Prawda, żeby tu nie było siarki? Żeby tu nie było siarki. Wow, ale tu nas nie było chyba. Co to jest? Co to jest? Wow, 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 dobra, ale nie mamy jedzenia, nie możemy na razie tu wejść. Musimy wyjść i wrócić ponownie. Tam jest jedno przejście. To jest też to miejsce, okej. Okej. Dobra, ale teraz gdzie jesteśmy? Bo ja naprawdę nie wiem. A, dobra, już wiem. Już wiem. Tu jest gdzieś nasza baza. Chyba. Tu jest gdzieś nasza baza. Robi się zielono, więc tak podejrzewam, to jest chyba iryt, prawda? Tak. Tu jest iryt, okej. Wow, przeżyliśmy. Kochani, przeżyliśmy. To tak, lipa z siarką nadal. Jedzonko, 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 dajcie mi jedzonko. Okej, tytanu nie mamy. Iryt mamy, ale to za chwilę go przerobimy sobie. Bo będę chciał wysłać kolejną rakietkę. Uran też jest. Uran też jest. Przeróbmy sobie ten cały iryt, który mamy. Dwa uranu. I super stópki, których nie mamy. A to nie jest problem. To nie jest problem. Tylko tak, aluminium jeszcze. Potrzebne nam jest aluminium. Okej. Tak, silnik rakietowy. Silnik rakietowy. Silnik rakietowy. Silnik rakietowy. Cztery silniki rakietowe, więc myślę, że dzisiaj cztery sobie rakietki wyślemy. To co my tam potrzebowaliśmy do nich. Cztery rakietki wyślemy.
A może byśmy nawet wysłali satelitę GPS? Tak, prętu z superstopu jeszcze chyba robić nie możemy. Ale tak to w sumie mikrokompas. Dlatego tu są potrzebne jeszcze superstópki. Kobalt i krzem. Kobalt i krzem. Czyli tak, potrzebujemy 2, 4, 6, 8 sztuk plus 3. Czyli 11 sztuk superstópki. Mamy dwie ledwo. Potrzebujemy 11. Jest to do zrobienia. Nawet nie jakoś ciężko. Nawet nie jakoś ciężko. Nie to? Tylko 8 sztuk, kurde. Lipa. Jeszcze się nie zmieszczę. Ajajajajajajajajaj. Te super słupki są naprawdę irytujące do robienia. Dobra, magnes, kobalt. Krem jest, tytanu nie ma. Wszystkiego nie ma oprócz aluminium. Okej. Cztery. Dwa. Też dwa. Czyli zabrakło nam krzemu tym razem. Zabrakło nam krzemu. No to mogę wyłączyć. Mogę. Dobra, jakieś super stópki mamy. No 4, 6, 8. Jeszcze trzech brakuje. Jeszcze trzech super stópek nam brakuje. Ale zaraz sobie to ogarniemy. Dobra, krzemu nie mamy w ogóle. Całkowicie 0. Nie mamy miejsca już tak naprawdę na inne rzeczy. To też szkoda. Pręciochy na razie sobie odłożymy. I tak, dobra. Tytan będziemy mieć. Krzemu nie mamy w ogóle. Trzy krzemu musimy zdobyć. Gdzie my zdobędziemy krzem? Tu jest jeden. Tu jest drugi. I tu jest więcej. Jeszcze trochę tytanu możemy, bo tytanu też mamy na styk. No i myślę, że jak te cztery rakiety plus GPS wyślemy, to będzie spoko. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, ale... ale damy radę. Cztery krzemu. Potrzebujemy trzy. Raz, dwa, trzy. Krzem już mamy. Ale aluminium nie mamy. Kurde, jednego aluminium nam zabraknie. No nie. Woda. Aluminium było tu. Mogłem już to wcześniej zrobić. Mogłem podskoczyć i sobie ogarnąć to. Dobra, aluminium się wydobywało tutaj. No i trochę tego jest. Nawet szukać nie trzeba zbytnio. O tyle dobrze. Zaraz możemy wrzucić. Krzem zabieramy. Jaki jest dalszy plan? Wypuszczamy rakiety. No i zwiększamy cały czas reformację. To w ogóle jeszcze się gaz zbiera, to też trzeba pamiętać o tym, żeby go raz na jakiś czas wziąć. Dobra. Superstópka. I tu mamy już 11, prawda? Mamy 11 już superstópek. Magnez. Prywał magnez. Panie kobalt, dziękuję. Krzem. 3 sztuki. Ale tytanu jednak było trochę.
Dobra. A i tak będziemy potrzebować kobaltu. Nie kobaltu. Kobaltu w sumie chyba też. Kobaltu chyba w sumie też, z tego co pamiętam. Dwa chipy. A nie, mam akurat chyba. Mamy tak? Tak. No to dobrze, że nie przerabiałem więcej tego aluminium, wiecie? Dobrze, że nie przerabiałem, bo... Bo nie byłoby mi stać tej chwili na kompost dwa razy. Dwa razy krzem i dwa razy magnes. Dwa razy krzem i dwa razy magnes. Kompas. I teraz potrzebujemy bardzo dużo krzemu. Bardzo dużo krzemu. Potrzebujemy, czekać, to było 3? Czy 6 krzemu na jedno? Kurde, nie pamiętam. Krzem i kobalt z tego, co... To tak sobie sięgam pamięcią. 3 krzemu, 3 kobaltu. I potrzebujemy 6 krzemu, 6 kobaltu. Już mam 5 sztuk. Tu będzie 6 akurat. Dobra, kobaltu już nie zbieramy. Kobaltu już nie zbieramy. To jest nieszczęsny krzem, no. Krzemu mamy 2 sztuki, jeszcze 4. Jeszcze 3. No liczę, że trochę się zebrało tutaj. Jeszcze 2, może nawet nie będziemy musieli. A jednak. No i fajnie. Krzemu trochę jest, okej. Dobra, to puszczamy te fajerwerki, co? Damy sobie te 5 rakietek, łącznie z tym GPS-em. Dobra. No i to było tylko to potrzebne. A, dobra, już się przestraszyłem, tu 2 silniki. Mamy 4 silniki. Kurwa. Ale spartoliłem. Zapomniałem o jednym silniku. Dobra, wystrzelimy tylko 4. GPS zostanie następny odcinek. Dawaj. Co się dzieje z tymi rakietami? Gdzie to jest? Co tu się od Janie Pawla? Tam jest rakieta, 4 rakiety! Wow! Teraz to będzie naprawdę przewalone. Się nawet tlen zebrał. Dobra, żyjemy. Jak tam nasze mnożniki? Ciśnienie nawet ładnie sobie teraz leci. Ciśnienie ładnie leci, dobra. A co potrzebujemy jeszcze do jednego silnika? To jest pytanie za milion punktów. Może jednak zdążymy, no jeszcze minuta nam została odcinka. Pogubiłem się. Tu jest uran, super stop i pręt. I dobra, damy radę. Jeszcze po jednym surowcu. Krzymamy. Żelazo, tytan. Aluminium nie mamy, aj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 
Zapomniałem o aluminium. Zapomniałem o aluminium. Wow, co tu się dzieje? Jedno aluminium. No widzicie, kurczę, no tak nie na styk jednak, no nie na styk. Nie na styk. Kolejne leci? Kolejne leci, oczywiście, że tak. Czekamy stąd.
Jak mnie piznie, to i na raz. I na raz. Uhuhu. Okej. Super stópka, dobra jest. Rakietka, wszystko pięknie, ładnie. Damy radę jeszcze wystrzelić dzisiaj tą rakietę. No i cały nasz progres, który sobie dzisiaj zaplanowałem, zrobimy. GPS T2. Nie wiem do czego on jest, ale okej. Leć, rakietko, leć. Jakiś podgląd mapy tu jest, czy coś takiego? Terraformacja, ekran mapowania, krzem, żelazo, mikrochip, kompas. Mikrochip, kompas, co jest potrzebne? Aluminium, dobra. To już zrobimy w następnym odcinku, kochani. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej!